Tak parking pod katedrą wyglądał w lipcu. Tak natomiast wygląda on dzisiaj, po oficjalnym uruchomieniu strefy płatnego parkowania. Celem jest uporządkowanie parkowania, zwiększenie rotacji parkujących samochodów, a więc zwiększenie dostępności wolnych miejsc postojowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, bo parkowanie na przykład na chodnikach czy części na chodnikach zostało już zlikwidowane. Można więc powiedzieć, że już pierwszego dnia działania nowy obszar strefy jest skuteczny. Nie wszyscy jednak uważają, że wprowadzenie płatnego parkowania było potrzebne. No ja się właśnie zdziwiłem, że tutaj jest parking płatny, bo ostatnio tutaj byłem chyba 2 miesiące temu, no i nie miałem problemu, żeby zaparkować. Nowy obszar strefy obejmuje Śródkę, Ostrów Tumski i Zagórze. Zapłacimy tam za parkowanie w godzinach od 8 do 18, od poniedziałku do piątku. To jest tak zwana zwykła strefa płatnego parkowania. Tam koszt opłaty za pierwszą godzinę wynosi 3,50 zł. Za drugą godzinę zapłacimy 4,20 zł, za trzecią 4,90, a każda kolejna godzina będzie nas kosztować dodatkowe 3,50. Zdaniem ekspertów nowy obszar SPP to dobry pomysł. Około 1/3 ruchu, jeśli nie ma płatnego parkowania, stanowi ruch w poszukiwaniu miejsca postojowego. To auto w tym obszarze śródmiejskim krąży raz, drugi, szuka jednej ulicy, drugiej ulicy, gdzie znajdzie miejsce postojowe. Wprowadzenie płatnego postoju redukuje ten ruch, bo mamy zawsze pewną pulę wolnych miejsc. Bardzo szybko się to miejsce znajduje, w miarę blisko tam, gdzie się chciało dojechać, więc to wpływa korzystnie. Zameldowani na obszarze strefy mogą kupić identyfikator parkingowy mieszkańca po preferencyjnej cenie 120 zł za rok. Zarząd Dróg Miejskich przypomina o alternatywach dla kierowców, którzy chcą zostawić auto na dłużej w okolicy strefy. Jest niedaleko ronda Śródka parking Park and Ride na ulicy Świętego Michała. Tam kierowcy mogą z tego parkingu korzystać. Jeżeli mają wykupioną kartę PK, to parkowanie jest bezpłatne. W nowej strefie działają odrestaurowane parkomaty, które wcześniej stały między innymi przy międzynarodowych targach poznańskich. ZDM zaznacza, że nie znaczy to, że są one w jakikolwiek sposób gorsze. Wykorzystujemy rzeczywiście te parkomaty, które mamy w magazynie. Są dobre parkomaty, cały czas sprawne, siemensowskie parkomaty, odnowione. Urzędnicy przypominają, że choć parkomaty nie umożliwiają płatności bezgotówkowych, możemy w ten sposób opłacić postój za pomocą jednej z 4 aplikacji mobilnych. Jakub Pięta, Puls Dnia.